Zdrowia, szczególnie dla wszystkich Polaków, będziemy potrzebowali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Polskę oczekują ciekawe czasy. Wybory teraz się odbyły. 100 kg złota przywieziono z Londynu od czasów sprzed II wojny światowej, kiedy te pieniądze tam ewakuowano. Coś jest, jakiś cel na te pieniądze. No a teraz się okazuje, że na świecie jest 4 miliardy ludzi, ponad 4 miliardy, z czego ponad miliard ludzi to jest antyżydami, antysemitami. No i prawie połowa Polaków jest antysemitami, 9 tysięcy. To są straszne liczby, tak? Miliard, no i można powiedzieć połowa Polski, czyli połowa Polski to ile tam jest? 34-35 milionów, czyli 17 milionów Polaków to są antysemici. Jak do tego doszli? No doszli do tego Liga Przeciwko Zniesławieniu, to jest Anti-Defamation League, czyli fame to jest sława, defame to jest przeciwko sława, czyli takie zniesławienie, no i liga, czyli ADL. ADL, no to się nazywało tam 100 lat temu, tam jakieś żydowskie, syjonistyczne, oni tam walczyli o te swoje dobre imię, a ostatnia nazwa to jest Anti-Defamation League, czyli ADL, Liga Przeciwko Zniesławieniu. No i oni w zasadzie zrobili taki numer, że przede wszystkim nie badali nikogo na Bliskim Wschodzie, muzułmanów nie pytali, nie badali nikogo w północnej Afryce, też nikogo nie badali. Badali tylko Europę, trochę w Azji, no i w Ameryce Południowej. No i pytania były bardzo ciekawe. Ile osób odpowiedziało? 9 tysięcy przez telefon. 9 tysięcy powiedzmy na 20 krajów, no to po ile jest? Można sobie policzyć, po 500 osób odpowiedziało średnio, no to te 500 osób reprezentuje w Polsce powiedzmy 17 milionów. Dobry numer, nie? No i później te pytania były jeszcze lepsze, bo były zadawane, czy jest to prawdopodobne, tak, jest to prawdopodobne, nie. No i pytania było, i na świecie 41% na świecie tych pytanych odpowiedziało, że tak, czy Żydzi są bardziej lojalni do Izraela niż do kraju, w którym oni żyją. No i teraz, jeżeli ktoś odpowiada, że tak, Żydzi są bardziej lojalni, no trudno się dziwić, tak? Ludzie, którzy mogą w zasadzie wyjechać do Izraela nawet w drugim czy trzecim pokoleniu, no to coś w tym jest, jeżeli mogą dostać obywatelstwa. 35% ludzi odpowiedziało, że prawdopodobnie tak. I to jest ten numer, prawdopodobnie tak, tak? Że Żydzi mają za dużo mocy i siły i władzy w biznesie światowym. 34% odpowiedziało, że Żydzi mają za dużo władzy w finansach światowych, że na światowym rynku mają za dużo władzy. 34%. 30% odpowiedziało, że Żydzi rozmawiają za dużo o Holokauście, czyli o tej zagładzie. No, Polacy stracili 3 miliony polskich katolików w czasie II wojny światowej. Stracili 3 miliony polskich Żydów, no i ciągle na przykład są tylko filmy o Żydach, no, a gdzie są ci ludzie, którzy powiedzmy pomagali szmuglować jedzenie do getta warszawskiego w tym czasie, kiedy powiedzmy policja żydowska ścigała tych wszystkich szmuglerów, czy strzelała, tak? Strzelała do polskich handlarzy, którzy szmuglowali, strzelała do żydowskich tych szmuglerów. Gdzie jest film o tym? Nie ma o tym filmu. Gdzie jest film o ludziach, o powstańcach, którzy chcieli walczyć z Niemcami, a Judenraty im nie pozwalały. Nie ma tego. No ale się mówi tylko o walce i o tym zniszczeniu Żydów. No i pytanie było, czy
czy jest prawdopodobne, tak czy nie, czy Żydzi mają w nosie, co się stanie do innych, najbardziej martwią się o siebie. No i 33% powiedziało. No to przypuszczalnie, myślę, że jak się zapyta Somalijczyków, czy Somalijczycy najbardziej się martwią o siebie, no to oni też chyba powiedzą, tak? Jak się zapytają Polaków, no to też powiedzą, że polskie grupy. Meksykanie też najbardziej się zbierają. Także to wredne pytanie. To jest wyjątkowo wredne pytanie. Później 29 osób powiedziało, że czy Żydzi mają za dużo kontroli nad sprawami światowymi. 25% odpowiedziało, czy Żydzi mają za dużo kontroli w Ameryce. 34% ludzi odpowiedziało, że prawdopodobnie tak, że Żydzi myślą, że są lepsi niż inne narodowości. Pytanie następne, czy 23% odpowiedziało, że prawdopodobnie tak, że są odpowiedzialni za wojny globalne. No i ostatnie pytanie było, czy ludzie nienawidzą Żydów za to, jak Żydzi się zachowują. No i prawdopodobnie tak, odpowiedziało 32%. No i Polska była na miejscu 1 od 2015 roku, później była Południowa Afryka, no i Ukraina. Ukraina jest dosyć dziwna, no bo oni wybrali Żyda na prezydenta, aktora, który grał prezydenta. No jakaś paranoja. Wybrać aktora prezydenta, naprawdę prawdziwego prezydenta, wybrać jeszcze do tego Żyda i mówić, że na podstawie 400 czy 500 telefonów, że Ukraina jest również. Najmniej było w Szwecji. No dlaczego było w Szwecji? No Szwecja to w zasadzie chyba w czasie II wojny światowej to była neutralna, no ale prawdopodobnie tam też więcej Żydów wywieźli niż ukryli. W Polsce były teatry, przypuszczalnie myślę, że ten teatr żydowski, który sprzedał tą działkę, gdzie był teatr żydowski w Warszawie przy Placu Grzybowskim, oni tam sprzedali, postawili wielki wieżowiec, no to później się domagali o inną działkę, żeby zbudować teatr. Ja myślę, że nawet na dzień dzisiejszy chyba są jednak te występy w języku jidysz. Nigdzie na świecie nie ma, no nawet za PRL-u do lat 70., 80., chyba 90. były występy w języku jidysz. Nigdzie na świecie czegoś takiego nie było. W Polsce były. Polska jest antysemicka. No i ciekawe jest też badania. Wśród tych 9 tysięcy ludzi badanych, no to 25% to było 18 do 34 lat, 25% to było 34 do 49 i 29% to było powyżej 50 lat. No i 24% było negatywnie chrześcijan, 49% muzułman, 19% hindu, 17% buddystów, no i 21% ateistów. Cały rozkład był. I to były takie pytania, niby stereotypy, tak? Niby stereotypy, no ale to jednak, co artysta miał na myśli, czy co ten, co robił te badania, nic nie było tam pozytywnego, tak? No bo jeżeli by się zapytali, czy Żydzi dali coś tam polskiej kulturze, no 95% by przypuszczalnie odpowiedziało tak. Czy Żydzi powiedzmy czują się, mają synagogę w Warszawie, no to wszyscy by powiedzieli tak. Czy rzucają cegłami, tak jak w Berlinie, czy w innych arabskich krajach w te synagogi? Nie, no raz jeden jakiś pijany tam rzucił, wybił szybę. Także Ruscy, Sowieci powiedzieli, że dajcie mi człowieka, to znajdę na niego paragraf. A teraz ADL zrobiła, powiedzcie mi, co chcecie, żebyśmy osiągnęli i wszystko udowodnimy. No i w ten sposób tego rodzaju pytania z dwoma możliwymi odpowiedziami, prawdopodobnie prawdziwe, prawdopodobnie fałszywe, no to
no to jest to makabra. Także Polska miała 49%, 17 milionów ludzi, Południowa Afryka 47, Ukraina 46, Węgry 42, Rosja 31, Argentyna 30, Hiszpania 28, Brazylia 25, Belgia 24, Austria 20, Włochy 18, Francja 17. No oni tam tych Żydów to równo wysyłali. Policja żydowska, policja francuska, połowa kraju to był pod rządami Vichy. Rząd Vichy walczył w Maroku z Amerykanami. W zasadzie rząd Vichy tak samo spokój był w Indochinach, tam Japonia też za bardzo nie działała właśnie dlatego za tą kolaborację. Niemcy niby 15%. Jak to im wyszło, że 15%? No, albo ich tak wyszkolili, albo faktycznie coś już jest. W Anglii 11%, w Danii 10%, w Holandii 10%, w Kanadzie 8%, no i w tej Szwecji 4. No jest to po prostu straszne. Jest to straszne. No i dodają jeszcze, że w Polsce no to były troszeczkę te kontrowersyjne, no bo jest ten Polacy są zdenerwowani tym, że Żydzi chcą bezspadkowego mienia, no to Polacy są troszeczkę zdenerwowani. No i później jeszcze tłumaczą, że w zasadzie jest prawo, które zabrania, polskie prawo, które zabrania obrażać czy nawet oskarżać polski kraj czy ludzi za to, że współpracowali z Niemcami. No i że to też jest w ostatnich latach troszeczkę powód dla zdenerwowania dla Polaków. No w południowej Ameryce tam jest problem z tymi inwestycjami i tak dalej. No to oni też tam dużo mieli ludzi z pochodzenia hebrajskiego, izraelskiego i tak dalej. To też ich tam nie lubią. No z drugiej, właśnie tak jak wspomniałem, 4% w Szwecji. No ale Szwecja, no to co ma do nich, tak? To jest coś takiego egzotycznego, że oni nie mieli nigdy do czynienia. I najśmieszniejsza jest Anglia, że 11% jest tylko antysemicka, pomimo, że są jakieś dziesiątki, setki liczby wskazują na to, że tam nieustannie atakują tych Żydów, tak? Ktoś gdzieś atakuje. No to kto atakuje? Ci nowi przybysze, czy Anglicy atakują? No i kogo oni sprawdzali? Oni sprawdzali Argentynę, Brazylię, Kanadę, Austrię, Belgię, Danię, Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię, Węgry, Polskę, Rosję, Ukrainę i Południową Afrykę. No i oni sobie wybierają, gdzie chcą. Oni sobie wybierają, gdzie chcą. No i mówią, że to jest najwyższy czas, żeby się obudzić, się zorientować, jaki jest antysemityzm. No ale na pierwszym miejscu postawiono Polskę, żeby po prostu kopać. Czy polskie ministerstwo swój jakiś tam zrobi powiedzmy ligę przeciwko zniesławianiu Polaków? No nie zrobi. No dlaczego ma zrobić? No te bandziory, które są w Sejmie, po prostu nigdy tego nie zrobią. No i też tłumaczą, że jest po linii politycznej, że lewica nie, no to lewica kocha Żydów, a prawica nie kocha Żydów. No i tak mówią, że tak jest po linii politycznej, poza Belgią i Holandią. W Holandii mówią, że jednak lewactwo bardziej wierzy w antysemickie stereotypy. I że po prostu ich nie lubi. Jeżeli wspominają pytanie, czy Żydzi mają za dużo władzy w biznesie międzynarodowym, to 72% Ukraińców powiedziało, że tak, 71% Holendrów. Węgrów, że tak, 50% i Polaków i 50%
ruskich. Nielojalność Żydów do swoich krajów największa była wypowiadana w zachodniej Europie. W Austrii, w Belgii, w Danii, we Włoszech, w Holandii i w Hiszpanii więcej niż 40% powiedziało, że oni bardziej są lojalni do Izraela niż do własnego kraju, a w Brazylii 70% tak powiedziało i 60% w południowej w Afryki. Na temat, że Żydzi za dużo gadają o tym Holokauście, o tym biznesie, o tych pieniądzach, no to napisali, że duża grupa Niemców, nie powiedzieli jaka grupa Niemców, no ale Polaków jednak, żeby ich odstrzelić, no żeby jednak ich wbić tego noża w plecy, no to napisali, że 74% Polaków powiedziało, że Żydzi za dużo rozmawiają o tym Holokauście. No to jest jednak ten nóż w plecy. No i wiadomo, teraz jest muzułmanie. No i nie poszli do, nie sprawdzali nikogo na Bliskim Wschodzie czy w północnej Afryce, no ale sprawdzali wśród muzułmanów w Europie. No i trzy czwarte w zasadzie muzułmanów nie lubi Żydów. No ale to jest, można powiedzieć, ich odwieczna walka. Oni wygonili ludzi, no wygonili chrześcijan, Liban. Liban to miał być chrześcijański kraj po pierwszej wojnie światowej, kiedy ten Imperium Otomańskie upadło, to zrobili taki raj dla chrześcijan. Teraz chrześcijanie w Libanie po tych wojnach całych, po tych najazdach Palestyńczyków, tych najróżniejszych muzułmańskich organizacji został kraj zniszczony. No także jak widać, Polska idzie na rzeź. Polska idzie na rzeź, Polska idzie na rozparcelowanie. Złoto będzie szabrowane. Nieruchomości prawdopodobnie będą szabrowane. No nie wiadomo, co się będzie działo z tym nowym rządem, który po prostu nienawidzi Konfederacji, nienawidzi trzech podstawowych rzeczy: Bóg, honor, ojczyzna, czyli w zasadzie rodzina, uczciwość, tradycja. Także to wszystko się rozpada. Prawo i Sprawiedliwość, no to w zasadzie wszyscy myśleli, że będzie i Prawo i Sprawiedliwość, a teraz okazuje się, że połączenia i małżeństwa z rozsądku z komunistami, socjalistami, nadawanie minister z najróżniejszym zboczeńcom i ludziom super ekstra dalekiego lewactwa, to jest po prostu makabra. Także badania opinii światowej 4 miliardów, połowa Polski 17 milionów jest pokazana jako antysemitów. I co ty na to? I co ty na to? Gdzie jest Ministerstwo Polskie? Gdzie jest Polska Liga przeciw zniesławieniu? Nie ma? No nie myślę, że będzie. Niestety chyba nie będzie. Może niech tam Konfederacja jakąś zrobi tą Polską Ligę przeciwko zniesławieniu Polaków. Kto to może zrobić? Ty to zrób. Żądaj tego. Żądaj, żeby Polski nie rozszabrowano znowu jak w Magdalence parę lat temu. Do następnego codziennego filmiku. Zdrowia!